Książka jest napisana przystępnym, znakomitym, barwnym językiem. Myślę, że w zasadzie można ją polecić dla każdego, zarówno jak dla dziecka, jak i dla osób już bardzo dorosłych. Myślę, że tak. Tutaj ciekawa sprawa, bo moja babcia, która wiem, że w życiu czytała głównie Biblię i na Biblii nauczyła się czytać. W zasadzie jedyna książka, którą ona przeczytała taką poza Biblią, to jest właśnie Nierozpoznany i bardzo jej się podobała. Ale nie tylko. Wiem, że osoby młode również ją czytały i też oczywiście są w różnym wieku osoby moi czytelnicy. Ale ktoś, kto właśnie lubi głębokie tematy, ktoś, kto nie tylko czyta książkę do poduszki, ale chce w niej znaleźć coś wartościowego, myślę, że znajdzie w niej coś, co mu się spodoba. A może pracujesz już nad kolejną powieścią tego typu? Trudno powiedzieć, czy akurat tego typu. Wiem, że pisanie odkąd wziąłem się za Nierozpoznanego, pisanie stało się dla mnie czymś ważnym, ale no, jako początkujący pisarz chcę stale doskonalić swój warsztat, także dużo czytam i cały czas zastanawiam się, w jaki sposób można pewne postaci, czy wątki, czy sytuacje pokazać lepiej. Także pracuję nad kolejną powieścią. W zasadzie to, co wyszło z jej pierwszej części, zadziwiło mnie, dlatego że w zasadzie jest to pierwszy tom, który ma mniej więcej objętość taką, jak właśnie książka Nierozpoznany. Powiem może tylko tyle, że nowa książka, nie wiem, kiedy uda mi się ją skończyć, ale mówi o podboju Kanaanu. I nie jest to tylko kolejna opowieść o Jozłem, który prowadzi lud izraelski i bierze ziemię obiecaną, ziemię kananejską w posiadanie, ale jest to przede wszystkim przedstawienie powodów, dla których tamte społeczeństwa, tamte ludy musiały zostać wytępione. Bo Bóg wyraźnie powiedział, że potłuczesz ich ołtarze, wytniesz ich święte gaje, zniszczysz ich posągi, zniszczysz ich bóstwa, i masz się trzymać z daleka od tego wszystkiego, czym te narody przesiąkły, abyście wy nie zostali ukarani tak samo jak oni. Dlatego właśnie starałem się pokazać, jak wyglądały tamte społeczeństwa. I niestety, no, prowadząc badania nad tym, znaczy badania, poszukując materiałów do książki, natrafiłem na rzeczy, które były wstrząsające. I tak samo myślę, że pod tym kątem choćby książka powinna zainteresować czytelników, dlatego że ludzie często zarzucają Bogu, jak to jest możliwe, że Bóg miłości nagle kazał wytępić ileś tam milionów ludzi, prawda? A tymczasem właśnie społeczeństwa, które wtedy żyły na terenie Kanaanu, były tak przesiąknięte złem, niemoralnością, oddawaniem hołdu szatanowi, że nie było innego wyjścia. Rozumiem, zresztą widać to na przykładzie tej książki, że to zło do pewnego procesu trwa, do pewnego momentu i w końcu przychodzi taki moment, kiedy Bóg interweniuje. Tak, i w związku z tym no, pewne ostrzeżenie, bardzo konkretne ostrzeżenie dla nas żyjących w tym czasie i na takim świecie, na jakim żyjemy. Przypomina mi się to, co powiedziała moja znajoma, która właśnie przeczytała książkę i mówi, że gdy czytała pierwszą część, pierwszy świat i potem patrzała na wiadomości i patrzała się na to, co dzieje się dookoła nas, współcześnie zadała sobie pytanie, gdzie, kto już teraz buduje arkę. I rzeczywiście tak jest, że nieprzypadkowo Jezus powiedział, jak nie było za dni Noego, nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zmiótł wszystkich. No i właśnie książka mówi o tym, w jaki sposób to się stało i no, na pewno musiało być to niesłychanie dramatyczne wydarzenie. Spowiedziane, jak było za dni Lota. I właśnie druga książka zaczyna się od zniszczenia Sodomy i Gomory i takiego ostrzeżenia, że jeżeli ludy tej ziemi nie nauczą się czcić Boga i z Abrahama, który ma być Bożym posłańcem, od niego nie nauczą się, że Bóg jest jedynym Bogiem, to oni również będą musieli zginąć. I tak właśnie było w przypadku Kanaanu. I tak będzie w przypadku naszego świata. Rozumiem. Dziękuję bratu za rozmowę i państwu za uwagę.